Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przybycie i za uczestnictwo w takiej radosnej dla nas chwili, otwarciu zupełnie nowego obiektu rzutów długich, sektora rzutów długich i boiska do piłki nożnej. Jesteśmy w ośrodku przygotowań olimpijskich w Spale, w ośrodku, w którym otwieramy dziś drugi obiekt po przebudowie i remoncie. Tylko przypomnę, że w styczniu otwieraliśmy halę lekkoatletyczną, która służyła polskim lekkoatletom bardzo wiele lat i doczekała się remontu na poziomie 21 milionów złotych. Jest w tej chwili bardzo nowoczesnym obiektem. To jest bardzo duże osiągnięcie naszego ośrodka, że zdołaliśmy tę inwestycję skutecznie przeprowadzić, a dziś, w dniu dzisiejszym, otworzyliśmy właśnie, jesteśmy bezpośrednio po uroczystym otwarciu obiektu, który będzie służył przede wszystkim miotaczom. Trzeba w tym miejscu powiedzieć, że jesteśmy naprawdę wielką potęgą na świecie, jeśli chodzi o rzuty długie, i już przed wylotem do Pekinu polscy miotacze trenowali na naszym obiekcie. Jaki jest efekt, wszyscy wiemy. Grad medali się posypał i to naprawdę jest duży honor dla naszego ośrodka. Przejdziemy do następnego punktu naszej uroczystości, mianowicie do takiego symbolicznego otwarcia, czyli przecięcia wstęgi. Bardzo cieszę się, że mogę poświęcić ten piękny obiekt i wzajemnie miłości w życiu rodzinnym osiągnąć pełnię człowieczeństwa. Spojrzę z miłością na ten obiekt. Obdarzę nas obfitym błogosławieństwem. Wysłuchaj modlitwy, które zanosimy do Ciebie. Udzielaj pokoju i radości w Duchu Świętym. Wspomagaj wszystkich sportowców we wszystkich trudach. Broń ich przed niebezpieczeństwami. Zachowaj nas wszystkich od pokładania złudnej nadziei w dobrach przemijających. Pozwól pamiętać, że wszyscy jesteśmy pielgrzymami do Twego domu, gdzie razem z Synem, Duchem Świętym jesteś nieprzemijającym szczęściem człowieka. Przez Chrystusa Pana naszego. Ja tylko pobłogosławię. Ale ja krótko podsumuję ze swojej strony. Nie tak dawno byliśmy na otwarciu hali lekkoatletycznej właśnie tu w Spale, w tym ośrodku, w naszym ośrodku. Mimo że korzystamy ze wszystkich ośrodków SOS-u, to jest ten nasz całoroczny ośrodek. Stąd tak ważna była sprawa. Ja wspominałem wtedy, ile lat upominaliśmy się o remont hali. Mieliśmy ten remont. Jeśli chodzi o nasze upominanie się o taką rzutnię całoroczną, to było ono wiele krótsze. Ministerstwo Sportu zareagowało natychmiast, a dzięki pani dyrektor i jej uporowi, pani dyrektor Barbarze Klatce, taką rzutnię mamy i to bardzo szybko. Cieszę się, że tak bardzo szybko nasze chęci zostały przekute w czyn. Jesteśmy teraz w trakcie opracowywania dokumentacji na przebudowę basenu pływackiego, jak również walczymy o to, aby powstał jeszcze jeden nowy obiekt, i to jest jakby mój strategiczny cel. W związku z tym, że Polski Związek Piłki Siatkowej podjął uchwałę o przeniesieniu Szkoły Mistrzostwa Sportowego w zakresie piłki plażowej do Spały, więc walczymy o zadaszoną halę dla piłki plażowej, ale w tym obiekcie, o którym teraz mówimy, który mam nadzieję, że powstanie i zrobię wszystko, żeby powstał, będą również dwa boiska do piłki siatkowej, tej naszej klasycznej. W związku z tym będziemy mieli troszeczkę rozładowania, w związku z tym, że Polski Związek Piłki Siatkowej jest naprawdę zainteresowany naszym ośrodkiem, dalszą współpracą, bo gościmy tutaj nie tylko kadrę siatkarzy, a ostatnio i siatkarek przed wylotem na Mistrzostwa Europy, to również ćwiczy nasz SMS, a wiemy, jak bardzo skuteczny jest ten rodzaj szkolenia, jak wiele splendoru nam przynosi, jak bardzo możemy się szczycić jako Polacy, bo zdobyli Mistrzostwo Świata Kadetów. Ja chyba tutaj jestem jedyny, który w latach 70. korzystał z tego obiektu. Żałuję, że nie mieliśmy wtedy takiego boiska i mogę z pełną odpowiedzialnością za słowo powiedzieć, że wtedy, kiedy ja tutaj bywałem, był to wspaniały ośrodek dla nas, polskich sportowców, ale mogę z pełną odpowiedzialnością za słowo powiedzieć, była to ruina, cytując klasyka. W tej chwili jest to jeden z najlepszych ośrodków, nie tylko w Europie, ale sądzę na świecie, bo jeżdżę i widzę. Także gratuluję. I jeszcze jedno takie przesłanie powiem. To, co pani dyrektor powiedziała, że to jest dla młodzieży, dla dzieci.
Bo jeśli my nie przyciągniemy, pan minister, my wszyscy byli sportowca aktualni, nie przyciągniemy dzieci właśnie na te obiekty, to budujmy szpitale i więzienia. Ten obiekt, proszę Państwa, powstał w 1976 roku. Oczywiście bardzo wielu lekkoatletów tutaj ćwiczyło, w tym muszę powiedzieć, że przez 4 lata również codziennie ja tutaj trenowałam, w latach 79-83, ale tak naprawdę przez bardzo wiele lat to było królestwo dla miotaczy. Tutaj oni najczęściej trenowali i w związku z tym, że jesteśmy naprawdę potęgą na świecie, jeśli chodzi o rzuty, rzeczywiście nadanie temu miejscu takiego wymiaru, żeby naprawdę ci sportowcy, lekkoatleci, nasi miotacze mieli profesjonalne miejsce do takich najbardziej efektywnych przygotowań, do poważnych imprez, po prostu im się należało. I bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję panu ministrowi Adamowi Korolowi, panu dyrektorowi Jędryczce, bo dzięki panom ten obiekt mógł rzeczywiście może wyglądać dziś, jak wygląda. Bardzo serdecznie z tego miejsca panom dziękuję. Dziękuję również panu prezesowi Jerzemu Skusze za to, że te konsultacje, które odbywaliśmy przez wiele miesięcy, zakończyły się właśnie tym, co dzisiaj widzimy. Proszę Państwa, nasi lekkoatleci już ćwiczyli tutaj przed wyjazdem, przed wylotem do Pekinu. Bezpośrednio stąd praktycznie polecieli na te mistrzostwa. Jakie były efekty? Wszyscy wiemy, tak? Były doskonałe i grad medali się posypał. Mam nadzieję, że ten obiekt będzie dalej służył. W końcu udało nam się, jesteśmy ostatnim ośrodkiem, który ma to boisko do piłki nożnej. Tutaj szczególnie latem ćwiczą dzieci, chłopcy młodzi, którzy przygotowują się do tego wejścia w poważne życie sportowe. Czy zostaną wybitnymi piłkarzami? Zobaczymy, ale na pewno jest to przedsionek do jakiejś kariery sportowej, na pewno dobry. Jest to, proszę Państwa, unikatowy obiekt, nie ma drugiego takiego w naszym kraju. Sportowcy, którzy jeżdżą po lekkoatleci, którzy jeżdżą po świecie i po Europie, mówią, że mało jest takich również w Europie. Więc nie mamy się czego wstydzić, mamy się czym pochwalić. Na konferencji prasowej pan dyrektor Jędryczka powiedział, że pani dyrektor marzy o kolejnych obiektach. I ma rację, marzę, ale też mam cel, żeby ten ośrodek się rozwijał. Kiedyś wybudował go pan dyrektor Tomkowski i ja tę markę chcę naprawdę rozwijać, tę ofertę tutaj poszerzać, doskonalić, po to, żeby wypełniać przede wszystkim misję, jaka stoi przed ośrodkiem przygotowania olimpijskich, czyli tworzenia jak najlepszych warunków dla sportu. Nie przypadek to jest, że są między nami, jest taka liczba samorządowców. Ja muszę powiedzieć, że oprócz tego, że gościmy tutaj sport centralny, kluby sportowe, to chcę również, i to się już dzieje, żeby również kwitła współpraca z samorządami, żeby tutaj organizowano różne imprezy sportowe i to się dzieje. Takim bardzo dobrym przykładem jest chociażby współpraca z Urzędem Marszałkowskim i organizowanie akcji Polska Biega, czy powiat opoczyński, który tutaj naprawdę dużo imprez sportowych organizuje. Muszę powiedzieć, że kiedyś z takich zawodów sportowych wzięłam się właśnie ja z Opoczna. Tutaj mnie przywieziono na pierwsze zawody i zostałam tutaj po prostu. Po kilku miesiącach zostałam uczennicą pierwszego liceum klas sportowych w Tomaszowie i przez 4 lata mieszkając w internacie tu trenowałam. Tak to się dzieje. W latach 79-83 ja sama na tych obiektach tutaj trenowałam, tylko że ośrodek wyglądał wtedy zupełnie inaczej. Pan dyrektor Zbigniew Tomkowski doprowadził ośrodek do świetności. Ja dziś od półtora roku, ponad już półtora roku, od kiedy zostałam dyrektorem tego ośrodka, dbam o jego dalszą świetność, rozwój i bardzo mi na tym zależy, żeby sport polski się rozwijał i żeby inwestycje, które tutaj przeprowadzamy, służyły polskiemu sportowi i nie tylko, bo gościmy również oczywiście sportowców z innych krajów i to z bardzo wielu krajów. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja cieszę się z każdego obiektu, który oddajemy na terenie naszego centralnego ośrodka sportu.
Wiem, jak takie obiekty są potrzebne. Ja przez kilkanaście lat swojej kariery zawodniczej większość życia spędziłem w centralnych ośrodkach sportu i wiem, jak ważne dla każdego zawodnika, który przygotowuje się do głównej imprezy, jest komfort przygotowań. Jak ważne jest miejsce, w którym trenuję, jak ważne są obiekty, na których trenuję, jak ważny jest hotel, miejsce, w którym się mieszka, jak ważna jest stołówka. Może nie dla wszystkich to jest jasne, ale ja za swoich czasów to o stołówkę w Wałczu to zawsze toczyłem wielkie boje, żeby tam było jak najlepiej. Oczywiście te boje były zwycięskie, ale musieliśmy tych bojów trochę potoczyć. Cieszę się i gratuluję, że ten obiekt powstał tutaj, że nasi lekkoatleci, którzy spędzają tutaj jak bardzo, bardzo dużo czasu, będą mieli te warunki zapewnione. I ta rzutnia to jest impuls do tego, żeby myśleć o takich rzutniach w innych miejscach w Polsce. Już zaczynamy rozmawiać z AWF-em w Warszawie. Wiemy, że zawodnicy, którzy na co dzień tam trenują, też wyrażają takie zapotrzebowanie. Może będziemy współfinansować powstanie takiej rzutni w Warszawie, żeby ci najlepsi, jak są w domu, mieli też takie warunki stworzone, żeby jak najlepiej mogli się przygotowywać. Oddajemy dzisiaj nie tylko tą rzutnię, oddajemy dzisiaj to wspaniałe boisko, które jest tutaj. Nie tak dawno oddaliśmy halę lekkoatletyczną, więc inwestowaliśmy, inwestujemy i będziemy inwestować dalej w centralne ośrodki sportu. W tym roku prowadzimy kilka inwestycji na terenie naszych ośrodków i w przyszłym roku na pewno i przez następne lata dalej będziemy te inwestycje prowadzić. Gratuluję pani dyrektor, gratuluję tutaj prezesowi, że ma takie wspaniałe miejsce i dziękuję bardzo. Należy powiedzieć również o naszym ośrodku, że odbywają się w nim nie tylko imprezy sportowe i nie tylko ciężko trenują sportowcy, którzy przygotowują się do bardzo poważnych imprez jak olimpiady, czy mistrzostwa świata, czy Europy, ale również prowadzimy działalność komercyjną skierowaną do wielu podmiotów. Corocznie odbywają się u nas dożynki prezydenckie, jest to już pewna tradycja tego ośrodka. Prowadzimy własne akcje, przeprowadzamy skuteczne z Urzędem Marszałkowskim akcję Polska Biega. Mamy w planie wiele, wiele jeszcze różnych pomysłów, które chcemy wdrożyć, żeby ten ośrodek stał się również takim centrum sportowym dla powiatu tomaszowskiego, opoczyńskiego, dla ościennych gmin. Taki jest mój cel, ponieważ możemy być wszyscy dumni z tego, że mamy taki ośrodek na naszym terenie. To jest wielka chluba i przysparza naprawdę dużo honoru i takiego splendoru naszemu terenowi tutaj. Dlatego tak bardzo też mi zależy na tym, żeby ośrodek się rozwijał. Wzorzec Szkół Mistrzostwa Sportowego w COS-ach sprawdza się wspaniale. Tutaj przykładem jest ten Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Spale, która zdobyła złoty medal Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata w ubiegłym roku. Ale ten wzorzec jest powielany także w innych ośrodkach. W ośrodku w Szczyrku przyniosły się z Sosnowca dziewczyny Polskiego Związku Piłki Siatkowej, a Polski Związek Koszykówki ma taką szkołę w Cetniewie, gdzie 19 zawodników po 5 latach szkolenia jest już w ekstraklasie. To pokazuje słuszny kierunek tego rozwoju sportu i takich miejsc jak to. Ośrodki przygotowań olimpijskich będą dalej pozyskiwać takie szkoły, bo myślę, że potencjał takiego ośrodka jak Spała jest jeszcze większy niż jest wykorzystywany w tej chwili i myślę, że razem tu z ministrem sportu będziemy także w tym kierunku szli, a także chciałbym zapewnić, że inwestycje będą podczynione także w tym ośrodku, jak i w każdym innym, tak żeby wszystkie ośrodki równomiernie się rozwijały. A tutaj też mam taką dobrą informację dla pani dyrektor, że minister sportu 2 dni temu przyznał kolejną dotację na też lekkoatletyczną, czyli na matę do rzutów na halę oraz na sprzęt do pielęgnacji boisk, jak i do hali lekkoatletycznej. Dziękuję.